No widzę, się skończy. Skończy się. Matematyka, polityka, fizyka. Skończy się. Wojenną retorykę możemy zastąpić taką racjonalną analizą, gdzie sprowadzamy to do pewnego aktu politycznego, w którym rozeszły się drogi Orbana i większości IPP. IPP dostała w tej sprawie wsparcie socjalistów i kilku innych frakcji. No i zebrało się większość. Ja powiedziałem, że sporo się działo tej procedury artykułu 7 w sprawie Węgier. Miał swoje ostatnie pożegnalne wystąpienie, takie orędzie o stanie Unii, czwarte z pod rząd, ale ostatnie pożegnalne jako szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. No i tak się zastanawiam, to po orędzie o stanie Unii Europejskiej, to o czym przed chwilą mówiliśmy, ta procedura przeciwko Węgrom, rozmaite podziały widoczne w Unii Europejskiej, prawda, bo w tle mamy kryzys migracyjny, szereg innych także spraw, choćby sankcje, które są przedłużane, nakładane na Rosjan, one też budzą rozmaite emocje i różne osądy. To wszystko pokazuje, że w nie najlepszym stanie jest Unia Europejska. Ale z drugiej strony popatrzmy, tutaj też, prawda, my tak dzisiaj część osób tak z taką empatią odnosi się do polityki węgierskiej. Zwróćmy uwagę, że na przykład rosyjska polityka Węgier wobec Rosji to jest jednak polityka przeskakiwania Polski, przeskakiwania też innych krajów środkowoeuropejskich, ale Polska akurat jest członkiem Unii i tutaj Węgry nie są takim lojalnym partnerem. Także może jesteśmy w grupie wyszehradzkiej. Jesteśmy w Unii, mamy podobną historię, jesteśmy w grupie wyszehradzkiej. Węgry prowadzą podwójną grę na polu, które jest dla nas super strategiczne, więc trochę mniej emocji bym do tych analiz prowadził, trochę więcej stosował te kategorie polityczne. A teraz co się dzieje z Unią? Z drugiej strony jest historia Brexitu, która jest trochę historią o tym, że tak naprawdę można sobie przy kawie albo przy piwie się pokłócić, można sobie naubliżać, ale potem się okazuje, że rozerwać te więzy nie jest łatwo. I wie pan, tutaj gdzieś na końcu jest jakaś praktyka. I ta praktyka dla o Brexicie mówi nam nawet państwo no, tak mocne, tak istotne w globalnej polityce w ogóle, bo mówimy przecież o Wielkiej Brytanii, ma duży kłopot, żeby porozcinać te więzy. Czyli, że jednak z tą Unią nie jest tak źle, te więzy zostały zbudowane, wszyscy chcą z nich korzystać, bo to nie dlatego ich nie można rozciąć, czy ktoś trzyma Wielką Brytanię na siłę. Jak pan doskonale wie, Wielka Brytania jest troszeczkę trudnym partnerem dla wielu i ma swoje zaszłości, na przykład nie z nami, ale na przykład z Francją czy z Niemcami, a głównie z Francją, prawda? I to przecież nie jest tak, że ktoś chce trzymać Wielką Brytanię na siłę. Są w Unii tacy, którzy by chętnie wypuścili to, przecież nikt nie płacze za Wielką Brytanią, szczególnie w tak zwanej Starej Unii. Co innego u nas, prawda? Byśmy woleli, żeby ona jednak była. Więc nagle się okazało, że to nie jest takie proste, ponieważ można to inaczej nazwać, bo o co? No, ja bym powiedział tak, że w Wielkiej Brytanii się okazało coś takiego, że oni chcieliby inaczej nazwać swoje członkostwo w Unii, żeby to się tylko tak nie nazywało. Czyli można powiedzieć taką opaskę na oczy założyć, bo mi się nie podoba, że to jest tak jakby już, że Unia Europejska jest się tak bezbliżoną federacją, taką koherentną. Oni by chcieli inaczej, ale powiedzmy sobie szczerze, oni z tego czerpią tyle korzyści, że oni z tych korzyści nie chcą zrezygnować. I są wciąż, ja sądzę, że się uda jakoś zawrzeć to porozumienie o odejściu, o wyjściu Wielkiej Brytanii, ale przecież są poważni eksperci wciąż, w ubiegłym tygodniu chyba czytałem jeszcze, którzy mówią, że tego Brexitu się nie da zrobić i że albo ktoś w którymś momencie użyje jakiegoś pretekstu politycznego, powie zaczynamy od początku i sprawdzamy. Powtórzonego reformu. Tak, to się pojawi. Albo to będzie zrobione tak, że zostanie ogłoszone, że w gruncie rzeczy, że zostanie ogłoszone, że Wielka Brytania wychodzi, a w gruncie rzeczy większość, szczególnie tych spraw, które dotyczą gospodarki, handlowania i tak dalej, zostanie po staremu. A